Przez te drzwi, jak i przez wiele innych, wybiegnie dzisiaj tysiące uczniów liceów, gimnazjów i szkół podstawowych. My, jako że znajdujemy się pod drugim liceum ogólnokształcącym, zapytamy właśnie uczniów tej szkoły, jak mogą podsumować swój rok i jakie mają plany na wakacje. Co dobrego ma dla nas pani? Ciasto. Jakie ciasto? Ciasto. Jak może pani podsumować swój rok szkolny? No bo widać chyba dobrze, skoro niesie pani ciasto. No nie jest źle. Nie jest dobrze. No średnia ujdzie, będzie dobrze. Zdam. Na pewno było ciężko, było dużo pracy. No i przygotowuję się na nowy rok. No, był całkiem udany, mogło być lepiej, no mogło być gorzej, ale ogólnie chyba całkiem dobrze wyszło. Raczej słabo, raczej niekorzystny. A dlaczego tak? Ponieważ wybrałem zły profil w liceum i no, to błąd. No, był bardzo dobry, bo jesteśmy w pierwszej klasie, no, poznałyśmy teraz nauczycieli i w sumie rok był udany chyba. No, u mnie tak samo, świetnie minęło wszystko. Owocny, ale zawiodłam się na sobie, że tak powiem. Mogło być lepiej. Możemy zapytać dlaczego? No, lenistwo dopadło pod koniec roku. Ten rok szkolny był bardzo ciężki. Realizowaliśmy już rozszerzenia, więc było coraz trudniej, ale tym bardziej zakończenie bardzo cieszy. Teraz dam do drugiej klasy. Jestem bardzo zadowolona z tej szkoły. Jest bardzo fajna, miła atmosfera, wspaniali nauczyciele. Super było. Tylko no, efekty takie są średnie, ale może być. Ja jestem zadowolony z efektów i myślę, że było bardzo fajnie. No tak średnio bym powiedział. Raczej tak średnio. Paradoksalnie. Tak paradoksalnie by wychodziło, że tak średnio bym powiedział właśnie. Takie wyniki, no tak nie za fajnie, no ale mam nadzieję, za rok będzie lepiej. Średnie jako tako. Na pewno trochę nauki było, teraz trzecia klasa, matura. Co w przyszłości się okaże? Był szalony. A czemu szalony? Znaczy pierwsza klasa, myślę, że pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Nauczyciele też nam się pokazali z jak najlepszej strony i czekamy na drugą. Było trochę ciężko, ale był to pierwszy rok, no ale jakoś poszło. Dobry rok. Ciężko było, ale dałam radę. Generalnie jestem zadowolony ze szkoły i ze swoich osiągnięć. W sumie pozytywnie. Spodziewałam się czegoś gorszego, ale jest dobrze. Powiem, że minął mi bardzo mile. Dużo się nauczyłem, jak to nowa szkoła. Jestem pierwszoklasistą. I bardzo mi się podobało w tej szkole. Myślę, że dałem z siebie tyle, ile mogłem. Obijałem się. Mój rok szkolny. No, powiem, że niezbyt dobrze, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o, znaczy w sensie naukę, a jeśli chodzi o samą szkołę, to tak elegancko ogólnie. Także bardzo jestem zadowolona, zwłaszcza, że kończę i wakacje, bo mi się już nie chce chodzić. Rok szkolny przede wszystkim bardzo szybko, ale poznałam dużo nowych ludzi i myślę, że zakończyłam ten rok sukcesem. My zaczęliśmy dopiero, bo jesteśmy w pierwszej klasie. Ale uważam, że było bardzo fajnie i dużo się nauczyłam w tej szkole. Jestem zadowolona z moich wyników. Mogło być lepiej? Bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba w tej szkole. Za rok matura i myślę, że dam radę. Moim zdaniem był średni. W sumie nie pokazałem zbytnio się z dobrej strony, więc nie mogę uznać do najlepszych, ale porażką również nie było to, ponieważ nie zrobiłem nic strasznie głupiego. A w przypadku kolegi? U mnie było średnio, bo ledwie wywalczyłem pasek, ale ogólnie jestem zadowolony, chociaż mogę poprawić swoje wyniki w trzeciej klasie. Nie pokazałem swojego pazura, ale myślę, że w trzeciej klasie już będę mógł pokazać. Cieszę się, że było tak, jak było. Ja jestem ze swoich wyników bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się aż tak wysokich i w sumie cieszę się i wiem, że bardzo dużo mi dał ten rok. Bardzo dobrze. Myślałam, że będzie gorzej niż w pierwszej klasie, bo zaczęły się rozszerzenia, ale jestem pozytywnie zaskoczona średnią i teraz trzecia klasa, więc będzie dobrze. Widzę, panowie, że pod kredytami, pod chwilówkami znaczy, że na wakacje się wybieracie, tak? Oczywiście. Dokąd dokładnie?
Mazury. W sumie czas wolny i odpoczynek w sanatorium. Praca, praca i praca. Wyjeżdżam za granicę z koleżanką, a potem owocnie pracuję w drugiej połowie sierpnia. Na obóz taneczny jadę, więc będzie też owocnie. Wyjechać stąd daleko. Trochę praca na pewno, może tam gdzieś pojadę tak na szybko, żeby coś zrobić. Ale no jak na pewno jakiś wypoczynek, jakieś Mazury, może. No coś takiego. Na wakacje, no cóż, może jakieś Mazurki, coś takiego. W sumie to tak spontanicznie, raczej bez większych planów. Nieokreślone jeszcze, ale okaże się. Ostatni niepełnoletni rok. Na pewno bardzo grzecznie. No i to tyle. Aktywnie. Tak, właśnie. Tak. Aktywnie, zdecydowanie. Nowe znajomości i zobaczymy, jak to będzie. Sobie tam wyjeżdżam, sobie daleko. I tak to. Na wakacje myślę, że jakiś wyjazd, tak żeby odpocząć od szkoły, może jakieś góry. Może, a może ewentualnie jakaś praca czy coś takiego. Gdzieś wyjechać na pewno, a póki co to nie wiem. Jakieś się znajdę, na razie tak nic szczególnie nie planuję. Może wyjadę do siostry, do Wrocławia. Na razie brak planów. Raczej odpoczynek w domu. No różne. Ze znajomymi, z rodzicami. Planów na wakacje konkretnych nie ma, raczej spontaniczne, ale na pewno nie będę się nudziła. Odpocząć na pewno. Właściwie to nie będę nic robić. Odpocznę i poczekam na przyszły rok. Mam nadzieję, że nie zleci tak szybko. Aktualnie brak planów. Zamierzam wyjechać gdzieś ze znajomymi na Mazury. Zrobić prawo jazdy. Na razie tylko tyle. Brak konkretnych. Wyjazd za granicę. Dokąd konkretnie? Anglia. Praca czy wakacje? Praca. Niższe podatki, wie pan. Wraz z nami jest dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego, który już niedługo wybiera się na trochę dłuższe wakacje. Panie dyrektorze, podsumowanie tego roku szkolnego, no i pana dłuższych wakacji oczywiście. No właśnie, w dniu dzisiejszym młodzież odchodzi na wakacje swoje dwumiesięczne. Mnie po 45 latach pobytu tylko i wyłącznie w murach szkół, dwóch szkół, no czekają dłuższe wakacje. Czasem żartuję, że zostałem już stypendystą ZUS-u. A więc emerytura, 45 lat w zawodzie, 22 lata w szkole drzewnej przepracowałem i 23 lata od założenia właśnie tej szkoły, drugiego liceum, w tym drugim liceum. Sporo się wydarzyło przez 45 lat, ale można to sklamrować. Właściwie to jest mój sukces życiowy, że tutaj na ziemi łomżyńskiej odnalazłem przyjaznych ludzi, miłych ludzi, sympatycznych. Tutaj ta łomżyńska ziemia, a właściwie jej gleba edukacyjna pozwalała mi wzrastać, bo tu skończyłem szkołę pedagogiczną, technikum przemysłowo-pedagogiczne. Taka była szkoła jedyna w Polsce, która kształci nauczycieli o specjalności meblarstwo. Tutaj też przeżyłem ciężkie chwile, wahało się troszeczkę moje zdrowie, ale ludzie we mnie uwierzyli, nauczyciele pomogli przetrwać kryzys. Zostałem, ożeniłem się, wychowałem troje dzieci. Tutaj w murach tego liceum podliczyłem w tym roku absolwentów, wszystkich łącznie wypuściliśmy 3544. Myślę, że podobna liczba była też i w Drzewny, więc w tych okolicach, ale nie tylko w naszych okolicach, ale i w całej Polsce, bo w PST, w TPP, w PST była młodzież z całej Polski, to byli nauczyciele, przyszli nauczyciele szkół drzewnych, a więc ileś tam tysięcy serc bije, pamięta, ile zapamiętali, tego się będę cieszył. A jeżeli gdzieś komuś po drodze, czy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obydwu szkół, gdzie komuś czasami w czymś uchybiłem, to bardzo serdecznie przepraszam, korzystając z okazji. Moje wakacje, ten chyba najdłuższe, no raczej będą w otoczeniu domu, bo z reguły jestem domatorem, choć tyle lat zaangażowany w pracę społeczną w wspólnocie polskiej, w towarzystwie turystycznym w PTT-ku, w towarzystwie naukowym WAG-ów, w towarzystwie przyjaciół ziemi łomżyńskiej, więc myślę, że te stowarzyszenia specjalnie odpocząć mi nie dadzą,
choć lubię przybywać też i udzielać się społecznie, choć nie, nigdy nie na pierwszym miejscu na świeczniku, ale w cichości zawsze coś staram się zrobić. Wakacje to okres wypoczynku i dobrej zabawy. Starajcie się jednak ten czas spędzić bezpiecznie, aby za 2 miesiące wrócić w tym samym składzie do swoich szkół.